We do not have many ships to spare. What about the droid attack on the Wookiees? Gwiezdne wojny to takie science fantasy. No, nie będę wnikał w konkretną definicję tego gatunku, ale no, na pewno wiecie, że to taki miks, w którym są elementy zarówno fantastyczne, jak na przykład takie czary w formie mocy, no bo wiecie, no moc, wiem, przesadzam nazywając to czarami, no ale dla uproszczenia umówmy się, że tak jest. No i oczywiście w science fantasy są też takie elementy rodem z science fiction. No i w sumie tyle, no wiecie, latanie statkami, jakieś tam techniczne rzeczy i tak dalej. No a co pochodzi wprost z science fiction? No roboty, czy według nomenklatury Star Wars droidy. No tak, bo słowo droid to jest słowo zastrzeżone przez Lucasfilm i nawet Motorola, jak wypuszczała kiedyś telefon Motorola Droid, no to musiała zabulić Lucasfilmowi. Nieźle, nie? No i dziś zapraszam na ranking droidów właśnie, ale no nie byle jakich droidów, tylko droidów imperialnych. Gotowi na ranking? Ale zanim przeskoczymy do niego, to zapraszam na Discorda i oczywiście na Instagrama. Linki są na dole w opisie filmu, oczywiście jak zwykle. A teraz, jak zostawiłeś subika na kanale, to jedziemy z rankingiem. Miejsce piąte. Rope Droid. Na pewno go kojarzycie. Pierwszy raz zobaczyliśmy go w Imperium Kontratakuje. Ten złowieszczy dźwięk kodu imperialnego, którym te droidy się porozumiewały, początkowo mnie, jako dzieciaka oczywiście, przerażał. Oczywiście te maszyny okazały się też całkiem fajnymi i dość mocnymi jednostkami w grach. W Fallen Order były w RTS-ach pokroju Empire at War, no i w kilku innych grach też. Było kilka modeli tego droida, ale wszystkie mniej więcej do siebie podobne. Były wersje uzbrojone i nieuzbrojone, takie z polami siłowymi i bez nich. Zatem Probe Droid to nazwa ogólna, a nie nazwa konkretnego modelu, ale no chyba wiecie o co chodzi. Miejsce czwarte. Mouse Droid. Mouse Droida też pewnie pamiętacie. Pojawił się w Nowej Nadziei i jest to taki mały, samojezdny droid, który ma kilka zastosowań. Po pierwsze, miał za zadanie prowadzenie osób lub grup osób z miejsca na miejsce. Pewnie domyślacie się, że osoby niezaznajomione z topografią pokładu mogą mieć problem z poruszaniem się na przykład po imperialnym niszczycielu albo po pokładzie stacji bojowej takiej jak Gwiazda Śmierci, a podanie im informacji dotrzyj na pokład AA3497 no może im niewiele powiedzieć. No to wysyła się przodem takiego mouse droida, aby zaprowadził nieszczęśnika tam, gdzie ma dotrzeć. Poza tym droid przewoził niewielkie przesyłki, mógł dokonywać niewielkich napraw, być no niewielkim strażnikiem czy czyścić podłogę. No ale tutaj jest pewne ale. Droid był zaprogramowany tylko do jednego celu. Zatem bardzo często droidy takie łączyły się razem w taki jakby, no, nie wiem, pociąg, aby połączyć swoje umiejętności. Droidy te miały też spory instynkt samozachowawczy i paliły się, jeśli zostały przechwycone przez przeciwnika. Chodziło o to, że poruszając się po okrętach Imperium albo po stacjach kosmicznych, znały wiele sekretów. No i te sekrety mogły wpaść w łapy przeciwników, a tego byśmy nie chcieli. W zasadzie Mouse Droid, czyli Droid Mysz, to była nazwa zwyczajowa. Pełna nazwa to MSE-6. Miejsce trzecie. ID-10 Seeker Droid. Tak, na pewno też go kojarzycie. Wyglądał nieco jak miniaturowa wersja Probe Droida, o którym wspominałem wcześniej. Podobnie jak wcześniejsza wersja tego droida, ID-9, był to niewielkich rozmiarów latający droid, który można było w formie złożonej przenosić na przykład na plecach. Mógł włamywać się do komputerów, czy naśladować dźwięki wydawane przez inne droidy. Poza tym wyposażony był w możliwość porażania prądem celów. Najbardziej znanym droidem tego typu był Dio, czyli maszyna należąca do oddziału Inferno. Ten konkretny droid, Dio, po przemalowaniu służył później w szeregach Nowej Republiki. Miejsce drugie. Pewnie nazwa KX niewiele wam mówi, ale wystarczy wspomnieć o jednym przedstawicielu tego typu maszyn, aby wszystko stało się jasne.
K2SO. To były droidy strażnicze, choć tak naprawdę powstały dzięki pewnej luce w prawie. Otóż Senat Imperium, mając w pamięci doświadczenia wojen klonów, zabronił produkcji droidów ściśle bojowych. Ale firma Arakyt zbudowała droidy, nazywając je strażniczymi. No i wszystko było ok. Miały proporcje mniej więcej ludzkie, choć z nieco wydłużonymi kończynami i potrafiły porozumiewać się ludzkim językiem. No choć oczywiście do biegłości w mówieniu jak u droidów protokolarnych było im dość daleko. Miały sprawne palce i były dość silne, więc mogły używać sprzętu zaprojektowanego dla ludzi i przenosić bez zmęczenia spore ładunki. Ale i tak K2SO, czyli droid typu KX, po przeprogramowaniu był fantastyczny. Miejsce pierwsze. Droidy typu DT. Ej, czy te droidy nie wyglądały odlotowo? Tak trochę jak mroczni szturmowcy. Zresztą projekt tych droidów został zainspirowany grą Dark Forces. Mam na myśli oczywiście droidy strażnicze typu DT. To już w zasadzie były droidy bojowe, bo miały wbudowaną broń, ale były świetne także w walce wręcz. Dwóch takich maszyn na przykład używał Traun do treningu walki wręcz. Nie muszę też mówić, że Hondo Onaka także spotkał na swojej drodze te droidy. Nieźle, nie? Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ranking Was choć trochę zaskoczył. Przypominam o łapce w górę pod filmem, zostawieniu subika i o tym, żebyście wzajemnie się szanowali i uśmiechali się często. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Pa, pa.